gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy u pana Józefa Mączki w oddziale Olkusz. Witamy wszystkich hodowców. Dzień dobry, witam hodowczynie i hodowców. W zasadzie to jesteśmy w duecie hodowlanym Józef i Łukasz Mączka, natomiast dziś porozmawiamy sobie z panem Józefem. Pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy. Mistrz Polski 2016 roku w kategorii C. Można powiedzieć, że czuje się pan spełnionym hodowcą? Jak najbardziej. To był taki chyba największy, powiedzmy, największe marzenie dla każdego hodowcy. I na wystawy nie było. A no tak. Wtedy. To teraz trzeba to jeszcze nadrobić. No trzeba to jakoś kiedyś postarać się. Tak jest. Sezon 2016, no to można powiedzieć, był najlepszy sezon hodowli właśnie ze względu na ten wynik. Natomiast to nie jest tak, że to był jeden rok. Ja powiem tylko tyle, że to już praktycznie 15 lat na poziomie niesamowitym, bo... 14 lat, dokładnie. Z czego przez te 14 lat 76 razy pierwszy konkurs w oddziale, 68 razy drugi, 58 razy trzeci. Ja chcę to poznać... Jest, to na same stare to jest. Dokładnie, w lotach gołębi dorosłych. Ja chcę tylko poznać, jak to wszystko się zaczęło, skąd taki pomysł na gołębie, skąd pierwsze gołębie, które do tych wyników się przyczyniły, bo do tej pory te gołębie się w hodowli przewijają, te, które były na początku. Tak, tak. No jeszcze do tej pory, chyba z rok temu, no to jeszcze było z Panderozy, jeszcze gołąb był z 2008 roku, no ale już jako dziadek skończył żywota. Ale jeszcze jest 2008 gołąb, co... A jeszcze jest jeden. No jest, ale to nie jest Panderozy, tylko już tam po tam styk nad, co było z Belgii przysyłane. Aha. Z Naturala. A z Naturala, no, wiem, się. Antwerp Natural. No, czyli to już 14 lat gołąb. Tak, tak. Ale jeszcze tam... Płodzi, jeszcze tu mam młodego. Po nim. Po nim, który będzie dodatkowy, który wylicytuje ktoś tam gołębia najdroższego. To tak. Będzie dodatek. O tym sobie jeszcze później powiemy, bo to właśnie taka fajna będzie sprawa, bo będzie można po samcu, który jest od początku w pana hodowli. Tak, i jest w lotowym do tej pory. Złączył się fajną samiczką, bo tam 7 konkursów ma. Jako roczna, tak. Ale taki fajny człowiek. Tak jest. Także roczna to dla mnie jest bardzo dobrze. A z tych gołębi, akurat z tego samca, o którym pan powiedział, też coś u siebie miałem okazję sprawdzić. No i akurat z niego naprawdę gołębie się fajnie pokazują. No właśnie, tam był spełniony znowu z inną samiczką. Tak, tylko to już gotowy. Dokładnie. I tam miał też taką samiczkę 1591, też fajnie latały gołębie. No dużo się tam nie pociągnie, bo to jest w lotowym i tam nieraz jest jeden, dwa gąbki, które tak. Się wyrobią. Też już go się ciągnie się tylko po jednym młodym, jako na gniazdówce. Nie? Na gniazdówce. O tym sobie porozmawiamy, bo to jest chyba dziś kluczowy nasz temat, czyli lotowanie na metodzie gniazdowej. Hodowcy też czasem pytają, jak to wygląda i tak dalej. Natomiast teraz jeszcze chwilę, gdyby mógł pan nam opowiedzieć, jak wyglądała pana przygoda z gołębiami? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zacząć lotować gołębiami, bawić się tym sportem? Gołębie było tam od łebka, no ale różne rasy. I ozdobne. Ozdobnik i rysie i takie. I, no, podobały mi się takie i tak się hodowało. Nie? Ale później no, tak zobaczyłem nieraz w niebo, jak tam
sąsiad miał pocztowego MB i mi się to spodobało, nie? No bo te nie chciały za bardzo latać. Te nie, nie. Jeszcze Kingi, no to wiadomo, że on to już spadnie z dachu. Tak jest. No i tak przyszły taki pomysł. Pojechałem, zapisałem się do związku. Ale nie było go MB. Bo zapisał się pan w 2008 roku? W 2007. Miałem pierwszego MB jako młode, nie? Notowałem. W 2006 się zapisałem. Aha. Ale nie lotowałem, tylko miałem takie swoje, takie starsze gołębie, co tam. Czyli można co powiedzieć, co zostaje, niektóre loty były, no to został, no to no i takie mi się tutaj kręciły. Tak. Ale już byłem członkiem oddziału. Już byłem członkiem i zobaczyłem, tam były te książeczki takie różne, na przykład hodowca, nie? Jak tam zobaczyłem, jakie tam gołębie, to mówię, to trzeba coś kupić. Ale kolega jeździł do Niemiec, super gołębie przywoził. Taki kolega z Bukowna, Maj się nazywał. On super lotował gołębiami młodymi, samymi nam oddawały, nie? Przywoził od jakiegoś tam Hansa, co mi tam nie... No, ja tylko co on mi powiedział, nie? Tak, tak. No, ale sprawdziły mi się te gołębie też, nie? A tak się dokupowało tam od Spanderozy i od pana Krzysztofa Łepucha i jego brata. Ireneusza, tak, tak. No w zasadzie można powiedzieć, że hodowla jest też oparta trochę na tych gołębiach. Tak, tak. Na tym słynnym już trochę kulawym, tak go pan nazwał. To gołąb... No tam już dzieci albo wnuki, to tam jest kupę pierwszych miejsc, to by trzeba dużo podliczać i to nie to gdzieś tego i no w okręgu robiły te gołębie pierwsze miejsca i... No tak. I teraz samica nawet jest, co jest z 20 roku po kulawym. Tak. 13 konkursów. 13 na 13. 13 na 13. Dwa razy pierwszy konkurs. Dwuletnia samica, dokładnie. Także można powiedzieć, że gołąb kulawy wydał ją jako 10-latek. Tak, tak. Bo on z 10 roku. Także. Ale już nie płodzi. Jednego młodego ostatnio pociągnąłem teraz. To już było gdzieś pod koniec września. Trzeba było się już namęczyć, żeby tego jednego chociaż wyciągnąć. Tak, już tam zastrzyk dawałem nawet od Myszkowskiego i... Ale już takie były jajka, nawet co tam, może coś tam, jakiś zarodek był, ale to już za słaby. Nie było na tyle mocne, tak jest. A jeśli chodzi... No i po bracie tam kulawego też, bo teraz samica... No tak, bo ma pan już brata z gniazda. Tak, tak, jego. Ale on jest jeszcze taki sprawniejszy. Sprawniejszy. Także... I z niego też bardzo fajnie gołębie się spisują. Tak, tak. Generalnie tak. Z całej tej rodziny. A no jak... Też po 12, teraz 12 konkursów, ma samica, 4 razy pierwsze miejsce. No, w zeszłym roku 2 razy pierwsze i w tym roku 2 razy pierwsze. Tak, to jest... W kategorii C. No właśnie. 28 kobicem w tym roku. Może ja spróbuję pokazać kartę tej samicy, bo to jest wynik, myślę, czołowy. W Polsce, czołowy mam na myśli pierwsza dziesiątka, 28 koeficjent w kategorii C. Tak się dała. Oczywiście tutaj są też rejonowe. Konkursy rejonowe, więc no trochę tych... Pierwsza w rejonie była z długiego dystansu, 770 km. Tak. W zasadzie w tym roku oba maratony jej super wyszły, bo ma pierwszy Minden 782 km. I tu też warto zaznaczyć, że pan no te maratony prawie 800, nie 700 czy 710, no tak, 20, tylko prawie 800. 782, bo... Tak, 782 km. To jest start, cały okręg, no to już rozbieżność trochę i tak wychodzą już te kilometry. Tak, i z jednego lotu była pierwsza, z drugiego 19 na okręg. No i z MDM też miała... Z tego 900. No, trzecia była u mnie, a była... W oddziele była piąta.
Także też jej się, można powiedzieć, ten lot spodobał. Takie kilometry widocznie jej pasują, bo do kategorii C w tamtym roku 3x500, rewelacyjnie. Tak, 2x500. A w tym roku do tej C kategorii dołożyła aż 2 maratony i tylko 1500. No, no i oczywiście ona, pan mówił, że też z jednego krótszego lotu była. W Olsztyn była pierwszą. Tak, ale generalnie o gołębiach sobie rozmawiamy, jak to wygląda, jeśli chodzi o te podstawowe gołębie. W zasadzie, tak jak pan powiedział, dużo dzieci tego kulawego, córek, synów. Tak, no bo to już dużo też w rozpłodzie mam i nawet imbrez bym sobie zrobił tak, żeby... No bo to tak już sam jedziesz na wylocie, tak się mówi, że już nie będzie płodził, no to trzeba było sobie zostawić, żeby było jakieś zaplecze. Dokładnie. I właśnie chciałem zapytać, jak... Coś tam dołączyć, znowu z innej linii. Tak, tu zimbredowane i do tego inne już gołębie trzeba dołożyć. Tak, tak, bo to już... I też chciałem właśnie zapytać, jak tą hodowlę budowaliście? No bo te gołębie przywodziliście. Teraz tak jakby postawił się pan na tym miejscu swoim w 2006-2007 roku. Jakie by miał pan podejście do tego właśnie, żeby tą hodowlę... To ja byłem bardzo zadowolony, że jestem mistrzem oddziału. To było już super, nie? No nie byłem jeszcze czwarty. Kiedyś mnie to chyba musi spotkać. Od początku? Od początku. Od tego 2009 roku. 13 sezonów. 14 w zasadzie. 14 sezonów. 9 razy supermistrz. Oddział Olkusz. W tych 14 latach. Można powiedzieć, że praktycznie co rok. No, to... Jest na stałe. Supermistrz, tam puchę. A teraz taki... jest nowy. A, czyli rozumiem, że po kilku latach z rzędu puchar przechodzi na stałe? Tak, trzy lata z rzędu albo 5 lat nie pod rząd. Nie. Aha, wiem. To już on tutaj zostanie na zawsze, ten puchar. Tam już zostaje na zawsze, bo tam jest 5 lat, no nie pod rząd. No, było 6 razy gdzieś. I teraz... My i teraz... zmienili raz, tylko Mączka Józef byłem zapisany. Aha. Bez syna i też się już nie liczy, nie? Nie liczyło się? No. Aha. No właśnie i teraz... Osobno się liczy ta Mączka Józef. Wiem. I teraz pytanie... No bo od początku zaczął pan lotować metodą gniazdową tak zwaną. Metoda, o której na pewno będzie mi trochę ciężko rozmawiać, bo nie do końca się na niej znam. Będę miał pewnie dużo pytań. No bo... To jednak tutaj, jeśli powiedzmy nastawiamy się na loty, to tutaj tak, hodowcy zazwyczaj myślą, żeby te gołębie rozdzielić już przed sezonem, żeby były wypoczęte, żeby te samice czy samce odpoczywały, nie widziały się. A pan mi powiedział, bo że próbował lecieć właśnie wdowieństwem, tu na odwrót. No syn mówi, bo mówi jeszcze, żeby spróbować. Żeby coś lepiej było, nie, bo to i jednak są. Nie, ale to za dużo czasu, no, żeby gniazdówką lecieć i gdowieństwem, to no, został jakiś gołąb na dachu i trzeba było czekać. I nie można było wypuścić gniazdówki. Tak. No, no tak. To jest, i teraz właśnie, to jak, problem. Jak to... A tak to, ja pojechałem gdzieś tam w pole i żona wypuściła tego gołębie rano, nie? Mhm. No tam o 7 się wypuścimy gdzieś u nas, nie? No właśnie, ja teraz chciałbym zapytać, jak to od początku wyglądało, bo od początku lotował pan od razu gniazdówką. Tak, bo... Jak wygląda jako, taki dzień schodowy? Kolega mnie zaprowadził taki ze Skały, Adam Skołucki, nie? Mhm. A to jedzę Józek tutaj do Turka, kupić sobie też jakieś gołębie, bo ja tam brałem, nie? On tam na długi dystans. I on leciał gniazdówką. No i on tam mi też... Podpowiedział i jakiś przepis dawał, nie? No tym. A resztę, no to już każdy coś tam se dołożył i no to... było dobrze, no to leciało się dalej, nie? A w 2009 tam jest kupę tych pierwszych miejsc było, no to po co zmieniać było, nie? No tak, generalnie można powiedzieć, że wszystko się od początku fajnie zaczęło. I było kontynuowane. Natomiast jak wygląda w ogóle lotowanie na gniazdówce? Taki, powiedzmy, dzień
w tygodniu lotowym. Jak, kiedy obloty, czy te gołębie mają otwarty wlot, przez ile czasu i tak dalej, jak karmienie wygląda, bo to są istotne rzeczy, które na pewno się różnią w porównaniu do wdowieństwa i też na pewno inna jest motywacja gołębi. My wypuszczamy o 7 rano. No może być tam w 7:30, w 6:30, jak, no zależy od tygodnia. Zależy, ale gołębie są przyzwyczajone, że wylatują na głoda i muszą wchodzić do gołębnika i po oblocie, nie? No to się tam, jak mnie nie było, no to żonie tam mówiłem, weź tam ze 40 minut, no ale tam było ze 30, to do domu. No ale później w południe o 1:00, pora obiadowa gdzieś, nie? No to też tam wypuszczanie gołąbków. No i... Aha, drugi oblot już od razu o 13:00 gdzieś około? Tak, 13:00, 14:00. Czyli już tutaj widzimy jakąś różnicę, nie jest tak, że rano i wieczorem, tam a powiedzmy 17 czy która? W czasie lotów nie miały takiego swobodnego gdzieś latania, tylko we czwartek jeden dzień dawałem mi swobodę. Aha, a czyli taki nie jeden dzień luzu? Niech się tam połażą po dachu, pogruchają, pogoda była, no. Ale to tak od początku... I na trawnik zleciały i tu, i na mnie. Ale od początku już tak pan robił, że w czwartki tak, zawsze tak, taki to był już dzień? Tak, we czwartek robiłem taki wolny im oblot. Chyba, że nie miałem czasu, gdzieś tam byłem na giełdzie, no to żona już tam jak weszły, no to już nie puszczała, nie? No, tam zamkła i... Ale widział pan na przykład, że taki oblot im coś daje? Ten luźny taki? No tak, gdzieś od początku wyszło i... Bo niektórym mówili, no to, że na gniazdówce tam... No nie raz się chodziło na jamaki, no to gniazdówką leci, no to ten oblot był non stop gdzieś, taki wolny, nie? Ja tylko jeden dzień im dawałem, taki wolny oblot, a tak to... Czyli to jest taka gniazdówka... Powietrze i do gołębnika. I do gołębnika, czyli to jest taka gniazdówka trochę zmodyfikowana. No, jednak no dyscyplina jest. Dyscyplina musi być. No właśnie, nie jest to tak na luza, że powiedzmy nasypiemy karmy i nie, nas nie interesuje więcej. Nie, to tak. Człowiek też musi gdzieś tak obserwować, ile tam jedzą, żeby tam nie leżało, nie rozsiepywały mi tego jedzenia, nie? Tak. No ale jak... A jak jest na przykład młode są, widzę, że tam wyjadły, nakarmiły, no to jeszcze tam coś sypłem, nie? Mhm. Żeby nie były głodne. A jak w sezonie wygląda, załóżmy, takie... W sezonie lotowym... Karmienie. No, tak. Piątek to dosyta już daje. Dosyta? Po południu. Mhm. No ale różne są tygodnie i z różnych pozycji te gołębie idą, bo raz da pan gołębia no właśnie, to... z jajka, a później trzeba nagle od młodego takiego na papce, a później od dużego młodego na przykład. No to... I, ale nie czy reguły... zmienia się karmienie, tylko, rodzaj tylko, karmy? Tylko, nie. Rodzaj karmy się na przykład już powiem, że lecę od początku tą wersję lagą, jakbym już zaczął, dobrze było. Mieszą tam cztery rodzaje tych Kam, tam Gary, Superstar, Champ, Pion, tak. No i lotowa gdowce i lotowa zwykła. Mhm. To wszystko razem? Wymieszą, aha. Tylko mam super dietę osobną. Niedziela, przylot gołębi, połowę super diety, połowę lotowe. No te lotowe, co się tam umieszą, nie? No i to jest tak. Niedziela, poniedziałek, też połowę super diety, później już zaczyną lotowa. A niedziela, poniedziałek jeszcze trochę super diety. Tak. I bez a różnicy. Sobota jest sama super dieta. I bez różnicy, czy są młode, czy jajka? Bez różnicy. Bo tam grochu... To już nie można, jest tam. No właśnie jest grochu, jest. Więc przy młodych wiadomo. Białko. Tak. Do lotów też potrzebne. Dokładnie. No ale takie obloty załóżmy przy... No bo jak one karmią młode, to wiadomo, skarmią dużo już, do tych młodych. Już mówię, te dłuższe takie loty, no już się tam zaczyna troszkę energetyczny dosypować od środy, nie? Aha. Trochę już... To już ten, na przykład te długie dystancje, no to już tam... A 100% bez małej, nawet czerwonej kukurydzy se kupiłem i... A 100% energetycznej w sensie? No, już tam, później było? No kukurydzy czerwony, no może tam troszkę jeszcze tak lotowy, no stopniowo już tak w piątek, no to już bez mało dam 100% ten energetyczny.
Tak, to jest w ogóle bardzo interesujący temat, bo w pewnym sensie jest pan... Oni można... rozorzeszki jak się dało, nie? Jeszcze do karmy tam, nie? No, dodatkowo to... jeszcze. Ale to do karmy to jest, to jeden lubią to jeść, no to by zjadł 30. No tak. A drugi nie zje. No to tak, to może się, jak się składało, no to się włożyło każdemu jednemu po 5 i... Do dzioba. No. Indywidualnie już. Ale ja właśnie zmierzałem do tego, że trochę... Jeszcze węglowodany tam z baksa, nie? Na długi dystans. Tabletki jakieś węglowodany? Nie, to jest takie pudełeczko. No. Węglowodany. Tam jest węglowodany są. Ale to... No to... To wziąłem na przykład orzeszki, do elektrolitu. Jeszcze pomieszałem w tych... Bo to jest taki proszek, nie? Tak? Aha, jakiś, wiem, jak kisiel, nie? Żeby oblepić. No w ten sposób, rozumiem. Tego. Aha, no to takie... Przy wkładaniu. A przy wkładaniu? Przy łapaniu na lodu? No, na lodu, nie. No tam 15 godzin minął, to pyk, pyk, pyk. Tak jest. No bo tutaj już mówi pan o tym locie 900 ponad kilometrów w tym roku 700, MD. No, 700. Na 700 tak samo? Tak, tak. Czyli te orzechy tu dodatkowo jeszcze... No jeszcze czałujemy. I właśnie tu mnie zastanawia, bo... No na przykład ta samica, co tam... Moty? 13 konkursów, dwulatka, nie? No dwuletnia, tak. No to ona miała 2 tygodnie wcześniej już samiec ją ogonił na jajka, nie? I ten. I ja i samca zabrałem. Bo mówię, to już będzie koniec, nie? To jest ciężko tak z gniazda, żeby zrobić 13 konkursów. Komplet, no właśnie, o to chciałem zapytać. To i zabrałem samca 2 tygodnie przed drugim, ostatnim lotem już. Mhm. To jest, był. No, i wtedy złączyła się z następnym. Mówię, kurde, i, no to go cap tak samo i do tamtego golnika i tak. Obloty jakżem robił, nie? No, trzeba było przekładać. No to samiec tam poleciał, bo do niej, nie? Ale ją od razu cap i nie. No bo to, żeby... No i tak nie chciała mi wchodzić już. Później do Wemika. Przyszła ze lotu i z tej 900 to była tragedia, bo syn ją chycił i odbił ją. Tak? Dopiero z dachu. Z dachu. Tak, jak rozmawialiśmy. No bo to była ciemno już, nie? No bo właśnie, z tego lotu miał pan 7 gołębi w pierwszym dniu, z tej ponad 900 km. No 15 włożyłem, tak. 14 było w oddziele, 7 moich. No właśnie. 900. 7 gołębi w pierwszym dniu. Ona tak nie chciała mi ostatnio, żebym odbił ją syn. A ona przyleciała, mówił pan, nawet piąta chyba. Ona piąta albo szósta. Albo szósta, no. Jeśli tak już nie powiem. Także trochę straciło, nie, nie. Ale to znaczy piąta, że... Piąta albo czwarta nawet. Albo czwarta. Wtedy tak. Co ją, był trzeci gołąb typowany, dwa pierwsze siadły mi nietypowane. Siadła ta samica 89, co ma tam 12 tysięcy konkursów. Ta w C kategorii, tak. No to ją już... podbudowany, już jeden jest. No i u nas, zdaje się, przyleciała czwartą. A zaraz za nią? Nie. Piątą. Drugi gołąb był, też typowany. Ona trzecią, no i nie chce wchodzić. No kurde, no mówię, wychodź, na dachę już ciemno było trochę, nie? No i cabi, ale uciekła. Poleciała na następny dach. Tamte ją powyprzedzały, ale nie, przyleciała typowana, no to już mówię, daj spokój. No, ale później jeszcze się udało złapać. Jeszcze my je odbyli. I właśnie takie... 9.12, bo tam powyprzedzały. 21.12, no to już prawie, że po ciemku. No. To ciemno było, bo syn przyjechał taki... Gdzieś tam był u dziewczyny i przyjechał po tym i zaświecił światło jeszcze samochodem. Mówię, zaświecił światło, bo gołem jej idą. To szły do nocy, to znaczy, że charakter mają. Chciałbym jeszcze zadać teraz panu takie pytanie. Co jest właśnie najważniejsze przy lotowaniu gniazdówką? Czy obserwacja tych gołębi, przebywanie z nimi? Sporo pan czasu spędzał gołębi, żeby obserwować, ewentualnie szykować im jakąś pozycję. No bo tak, czasem można przegapić jajka, zejdą z jajek i tak dalej, różne rzeczy. No nieraz się przegapiło i to się obserwowało i się przegapi nieraz. Też. I tak, mimo wszystko. Ale tak to nieraz lubiłem tak obserwować gołębie. Bo jak się tak daje na tym, no to tak się fajnie
skrzydło rozkładowo, fajnie, gąbę, nie? No. Będzie miał formę, nie? No właśnie, i kiedy na gniazdówce pan widzi, że te gołębie wchodzą w taką formę już lotową? Bo te początki sezonu wydaje się na gniazdówce, że no tego musi się wprowadzić. Łączenie gołębie u nas jest trochę późno, nie? Bo jest 5 kwietnia. A teraz jeszcze my później połączyli gołębie, bo nawet loty mieli opóźnione, nie? Bo wy w kwietniu łączycie. My... Czy 5 marca? 5 marca. Marca. Mhm. No, tak my łączyli, ale ja pierwsze jajka im zabierałem. Aha. Po 4 dniach zabierałem im jajka, i żeby nie tracili na piórach, nie? Ale teraz zrobiliśmy inaczej. W tym roku? No, samice my mieli osobno i my... obloty my robili na razie, nie? No. To wyszaliśmy samice i tak za tydzień czasu minęło, no to my puścili razem, żeby wiesz, no to gdzieś odejdzie albo co. To, ale w sensie tak, że... No, ale później my już złączyli tam gdzieś chyba 10 w tym roku. Aha. Już. Ale wcześniej, żeby się one rozlatały, no to... Rozłączone. No, bo wypuszczaliśmy w tym roku w zimie. Jak było ładnie, no to my tam wypuszczali. Bo wcześniejsze lata nie... Nie. Wcześniejsze lata nie wypuszczaliście? Nie wypuszczaliśmy i dużo właśnie my mieli zerwanych skrzydł na wiosnę, nie? A w tym roku ani jeden gołąb nie zerwał skrzydło. No to już by... To wniosek chyba się nasuwa prosty. Rozlatane, nie? Że... Tylko, że można stracić gołębia, tak jak ta... Wcześniej mówiłem, 89, nie? Gdzieś nadleciał Jastrząb. A ja mówię, gdzie ta samica w gojemniku? Nie ma. Chyba i o Jastrząb chodziło. Później wychodzę, a ona tam pod gojemnikiem siedzi, tu chudko. Rękami złapałem se i... Tak można najlepszego gojębia stracić. No ale... Albo jedno, albo drugie. No właśnie, ale teraz tak, no... A próbował pan, załóżmy, suplementów i tak dalej, no bo też szukają chłopaki, szukają ludzie generalnie, że na te właśnie zwichrowane skrzydła i tak dalej, że suplementacja, magnezy i tak dalej. Co ja już nakupiłem i z Hablesa takie na skrzydła i od tego tam żywca lotuje on motelca, a tam każdy mówi, a to kup se to. No, no, no. I nic? To, no, magnes do ludzi, taki mocny też dałem, i taki z Baxa, i to, i zawsze się trafiało, albo 3, 4, 5 sztuk, nie no. Rozje 8 sztuk. Jednak 8 sztuk, jak wypadnie z drużyny, to... No, to nieraz to była tragedia, bo taki... Wsadzony tu do rozpłodu 1709, super gołąb się zapowiadał, dwuletni gołąb, pierwszy konkurs jako, jako roczny, dwulatek jeszcze leciałem i później mu odcięło aby... Skrzydło. No. I ale, to mu tak normalnie już wyleciało, że... Ale to tak czasem wygląda, że on na przykład zerwie skrzydło i później on niby wraca tak do tego, że jest niby normalnie, tak. A przyjdzie większy wysiłek i znowu widać, że to tak, zaciąga. Tak, to już nie da rady. Mamy takiego jednego gołębia, co przeszło mu, tak? No. Ale jak był szybki lot, to te gołębie mocniejsze przeszły, a on nie przeszedł. Aha. Tylko pierwszy konkurs. To czasem i takie są potrzebne. No właśnie, ale nie robi tak, robił tak. 5-6 konkursów i tak. Aha. Już długi dystans, to już nieraz mu się to odnowia, nie? Bo to już widać, że o, coś mu tam nie chce wylatywać, nie? Jak już nie chce wylatywać, no to... Znaczy, że go coś boli. Już go boli, nie? Teraz chciałbym znowu przejść do tematu lotów, sezonu lotowego, odnośnie lotów tych, w których no chyba najlepiej się pan czuje i widzę, że z rozmowy naszej wynika, że najbardziej się panu też podobają te loty dalekie. Czyli 500-ki, 700-ki, jak widać te 900+ też nie stanowią przeszkody. Natomiast na tych 500-kach, 700-kach bym się chciał skupić przy właśnie lotowaniu metodą gniazdową. Lubię takie loty i takie loty. Jak
Siadają pierwszego. A, super. Jak siadają z przodu, no tak. Wtedy każdy lot cieszy. Natomiast tutaj ewidentnie no idzie panu bardzo dobrze na tych lotach dalekich. To widać po listach konkursowych i tak dalej. Jakie są takie najważniejsze rzeczy właśnie dla pana w tygodniu lotowym przed taką 500-ką czy przed 700-ką, co zawsze sobie pan mówi, to muszę zrobić, czy to muszę im coś podać, czy drogi oddechowe zabezpieczyć, jakieś wywózki zrobić, czy cokolwiek, czy robi pan w ogóle wywózki? Takie najważniejsze kwestie. Na pierwsze loty robię wywózki. Aha, raz w tygodniu to robię wywózkę, tam czwartek. Nieraz jak jest, nie ma czasu, to we środę, ale przeważnie chcę tak zrobić. We czwartek przylecą go imię, mają wtedy wolne. A mają ten luz. Ten luz, nie. Rozumiem. Ale jak przylecą, no to przylecą na głoda, no to se tam pierwsze do dojemnika, no młodyk tam, co tam jest, nie? Czy na jajka. No i tam zmiana i one se tu już oblatują se. Ale do czego ją miałem dążyć? Odnośnie tego tak w tygodniu, co jest najważniejsze, bo na pierwszych lotach jest ta wywózka, później tych wywózek rozumiem, że już... No już coraz mniej jest, mniej. Nie? Tam już te 500-ki się zaczynają, no to już tak człowiek... Jak jest czas, no to się nie rozjedzie, a tak to już przeważnie nie. Nie ma konieczności? Nie ma konieczności na tym dłuższe loty już tak. Ale jak gołąb na przykład już nie idzie na lot, gdzieś tam jest samica z jajkiem, to wolałbym tego gołębie wywieźć gdzieś, nie? Aha. Wtedy już pakuję, i żeby one tam nie traciła na piórach, na tym, nie? Żeby trzymały te... Wolne, nie? Do końca też. No bo to też jest istotne, żeby na tych piórach się nie posypały. Na gniazdówce się wydaje, że no powinny dużo szybciej się posypać, a pan tutaj, jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedział, że nawet te niektóre samice, to one albo żadnego pióra nie rzuciły, albo jedno. No tak, to miałem te samice właśnie 25-85, to ona 13 konkursów robiła też, ale jedno pióro, jak było koniec lotów, dopiero traciła, no to fenomen był, nie? To no tak fenomen. To dwa nie rozpiła, no to trzy to jest już... No to tak normalnie... To zależy też może od razu jego imię, też, nie? No właśnie, może, tak. Nie? Ale to tak normalnie jak na wdowieństwie. Też zgubią dwa pióra na koniec lotu, tak, czy... No nie... Nieraz mi się z początku tam zdał, takiego miałem gołębia belga, co nawet czekaj, tu u nas lotuje i spojrzał na tego, a to była tak o 700-ka, zdaje się. Ja tak zaczynałem prawie w 2008 roku i dawałem na 8 albo 9, to była 700-ka, nie powiem. No i on był na belgijskiej jeszcze obronce i tak zobaczył, a tam było już 5 piór posypanych, nie? No do takiego go im jadę, no, to ja go wtedy do klotki nie dałem. No ale to tak... Czyli zdarzały się, no ale to wiadomo, że pewnych rzeczy musiał się pan też nauczyć przy tej metodzie, nie? Tak jest. No, bo to obserwacja tych gołębi i tak dalej, no nie, a czy widzi pan na przykład takie różnice, że którymś gołębiom pasuje taka i tak, załóżmy taka pozycja, że jest na przykład od młodego, innym pasuje z jajka, innym kiedy się gonią na jajka? Czy nie zwraca pan na to za bardzo uwagi i najbardziej panu zależy na tym, żeby co tydzień były w koszu? Nie zwracam za bardzo. Chcę lotować nimi tak, aby od początku do końca. Nie? Wszystkimi, co są spisane w imię. Tylko czy tak tylko, się da? Tylko, że nieraz, mówię, nie da się nieraz. No roboczy się, że tam z jajkiem, a jest 500-ka, no to tego gołębia już tak nie wkładam. Nie? Ale jak jest takie 300 km, jeszcze fajną pogoda, to Bóg, nie? Zdarzały się, co miały tam czołowe konkursy. Nieraz nawet pierwsze. A z 500-ki miałem pierwszego gołębia. Tak o 17,9 była. To było chyba w 9 roku. Z jajkiem dałem i przyszła to i no pyk. Nie zauważyłem, nie? I zniosła jajko. Ale był taki lot, co było, godzina była pierwsza gdzieś, nie? Nie był jakiś może taki ciężki, no. Różnie. Kolejne pytanie, które chcę zadać, bo załóżmy, jeśli jesteśmy na gniazdówce, mamy ten okres taki
wychowu młodych przed sezonem lub tam w trakcie sezonu na obiegówkę. Wtedy hodowcy mają takie przeświadczenie, że trzeba dużo suplementów i tak dalej podawać, żeby te gołębie się dobrze, no młode rozbudowywały, rosły i stare, żeby im nie brakowało nic minerałów i tak dalej. Więc one powiedzmy są w takim, no obciążone lekko. I jak one, to... one mają super karmę. Tak, ale jak właśnie z suplementacją, dodatkami, grytami i tak dalej w sezonie lotowym. Grity dostają tam do, piątku. Do piątku aż? No, czwartek na wieczór już zabieram grity. Gryty, nawet MM-kę daje. Też. Do MM-ki wsypuje się tam Dolfos. Lęgi. Lęgi? Tak. A loty w loty. A lęgi to nie. A lęgi nie? Nie. Wiem. Dolfos loty. Dolfos loty, tak. Bo to są minerały, jedne są właśnie w okresie lęgowym, drugie... No, bo to loty to... Na MM-kę sypę, no one tam lubią te dolfos. No tak, to na pewno. MM-ki to, to akurat im pasują. I... No i bo młody gołąb chyba potrzebuje i one tam pobierają. Pobierają coś, nie? A takie gryty, no to mieszą w czerwony. Mm-hmm. Cegły jest taką super, tu bardzo lubię te czerwoną. No i chyba jest też z Wersendagi. No to już ta mieszana taka. Taka mieszana, nie? Mm-hmm. Ale to mieszą sobie. Ale te gryty załóżmy leżą cały czas, czy na przykład dopiero po karmieniu im pan wstawia gryt? Jak już nakarmił młode, czy tam... Nie, cały czas. Cały czas jest? No. A, i kupuję w tym wiaderku, nie, co jest. Bardzo lubię to, ten grit. No, bo to młody, no to trzeba wykarmić. Po jednym młodym jest tylko, bo no, to, właśnie, to nie ma szans, nie? Ale jak tam już jajko zniesie, samica. Kolejne. Młody jest nieroz... jeszcze mały, nie? To ja tego młodego zabieram. A od razu? Bo już widzę, że ma motywację nam. Jajko. Ma, nie? No właśnie. Po co takie... nas się mają wysilać, nie? No. A jak chcę zostawić młodego tam dla siebie z tej pary, bo to no, trudno jest tak, bo one się nie łączy tam, żeby łączyć tego. Same jest, się dobierają. Same się dobierają. Mhm, rozumiem. Jak się dobierają, jak będzie fajna para się dobierze, to sobie i młodego wezmę, nie? No tak. I on nie musi być znowu taki ten, bo one są jak pączki, tak po takim. Karmę mają super. Wszystko mają. Wszystko, tak. Witaminy mają. Daje się tam. Gerbut był w niedzielę. A gerbut w niedzielę po locie? Po locie. Mhm. Elektrolit. Elektrolit także też. Herbatki parzę tam w niedzielę. Miodek. Jeszcze do wody dodatkowo? No. To już robię takie. Czyli dużo też takich naturalnych rzeczy. No. No i propolis, no to już tam. Już dwie, dwie butelki zrobione jest. Żeby nie zabrakło trochę, na sezon. Trochę dla siebie, trochę. No tak. Więcej widać do gołębi. Żona go, no, gdzie ten propolis? Czyli jedzie sporo propolisu, takich rzeczy naturalnych też, nie? No to tak, we środę nie rozdaje. Poniedziałek, wtorek, nawet i do środy nie roz tak jeden tydzień. Ale na karmę czy do wody pan daje? Ja kupuję jeszcze syrop sosnowy, no to daję na karmę. Nie? A na karmę? Aha, wiem. I razem? Razem, no tak 15 ml, 20 ml syropu. Mhm. No tam 80 gołębi do... No i tego propolisu z 5 ml. No zakręteczkę, tak o 5 ml tam wchodzi, nie? Aha, wiem. No i tam się troszkę wody doleje, wymieszą, nie? I to na karmę? To na karmę, nie? Tak, a załóżmy w sezonie lotowym... No to właśnie też. Tak, ale mówię w sezonie lotowym załóżmy jak na przykład... no bo wiadomo, te gołębie idą do kabiny, spotykają się z innymi gołębiami, piją tam wodę, więc... no wiadomo, coś trzeba w sezonie podać, tak. Jakiś antybiotyk, czy zapobiegawczo, czy... I przynajmniej tak mi się wydaje, dlatego pytam, czy przed lotami jakieś kuracje? Przed lotami polski lek, deocyklina, ale tak 2-3 tygodnie przed lotami. I przez ile dni taka kuracja? No 5-6 dni. 5-6 dni. No i wcześniej jeszcze to dawałem TTK, teraz
z Baksa dałem, ale wycofali i teraz mam inne, ale pudełko tu mam. Ja zapomniałem. Stolicena może być, takie pomarańczowe nie? Też dawałem, ale teraz w tym roku inne. Inne. Ale generalnie jakieś coś powiedzmy tak, na rzęsistki, nie? Tak, tak. Na tricho. Na tricho i zapalenie wola, nie? No właśnie, zapalenie wola i tu też jest istotna kwestia zapalenie wola w sezonie lotowym. No i w sezonie lotowym, tak. Też trzeba tam albo takie lżejsze, BS-y. No właśnie, bo to jednak gołąbek karmi i tak dalej. Tak, tak. To tak. Też jest podatne na BS-y magię. To tak mieszą z tym właśnie. To jest chyba... Obym przyniósł, no. No, to za tak? Chwilę przerwiemy sobie na chwilę i pokażemy. Dobrze. Z Baksa dawałem i było bardzo dobre, ale wycofali z Baksa, nie? Nie teraz, ma. I teraz daje jest pan tylko tak, naturalne. A takie daje coś. I w sezonie lotowym nieraz BSA i tam znowu za 3 tygodnie. To żeby tak niejednakowe, no. Tak jest, czyli generalnie tak, jeśli chodzi trzeba o... ze dwa razy podać w sezonie na żółtego wózka. Na żółty wózek, no. A na drogi oddechowe, bo doksycyklina no. Przed sezonem, ale... A później w sezonie? Tak jak załóżmy na przykład takie dalekie loty. Te począwszy nieraz tak krótsze loty, nie? No bo tam po jakimś piątym, trzecim locie nieraz, no zależy, to trzeba też tak wyczuć. Przeobserwować i zobaczyć, nie? Co tam by im podać, nie? No to tam z tym, no... Z BS-a co to jest? Z tej firmy, no... Orni Special. Orni Special, no. Orni Special z BS-a, tak. No. Orni Special oczywiście z Dewerta. Z Dewerta. Tak jest. Ale to już w sezonie lotowym... Orni Special korek, to nieraz to nawet dałem... Piątek i rano w sobotę, nie? Aha, wiem. No takie no, krótsze loty. Tak, tak, tak. No krótszy lot, tak. Tak, a te dalsze loty, no to już... Dalsze loty, jakby się tam zaczynała 700, nie? Tak. To 2 tygodnie przed 700, może ktoś powiedzieć, że głupio, ale mnie to wychodziło. I daję deocyklinę i no tak... 2, 2,5 dnia, 3 dni. Czyli tak powiem. Zależy jak jest nieraz, nawet lepiej jak jest nieraz lot taki krótszy, nieraz jest w sobotę. Wiem. Żeby one duże trochę odpoczęły. Jak jest na przykład to już w niedzielę, albo w niedzielę jak już przyjdę ze zlotu, to po południu już bym podał, nie? Aha, i to tak samo nieraz podałem, czy BS-a, już po południu w niedzielę, nie? No tak, bo w zasadzie jeśli to jest taki lekki lot, no. Przyjemny, 300 jakaś, tak, czasem no. Się zdarza taka 300, 3,5 godziny, nie? No bo to trzeba przy gniazdówce, to się nie da tak, że natura wszystko tam... No nie da się, właśnie dlatego pytam, nie? Bo ja, też. Bo ja jak jestem też troszkę tam przychorowany, to jak wezmę propolisy, to mi nie pomogą, nie? No właśnie. Muszę sobie wziąć coś... Mocniejszego. Albo antybiotyk wybrać i tak dalej. No. I właśnie no, tutaj tak gniazdówka... Średnia na przykład Grypex, człowiek, nie? Mhm. No tak. No i tak mnie pomaga na przykład, nie? Dokładnie. A teraz już tam na razie nie chorowałem kilka odpukać. Lat, no to odpukać dobrze jest, nie? Dokładnie. Czyli tutaj potrzeba, to potrzeba. Woli pan interweniować po prostu, niż później się obudzić, kiedy gołębiom już coś będzie dolegać. No to wtedy już jest za późno. No właśnie, i sezon jest, można powiedzieć, stracony. A nieraz tak kolega mówi, o kurde, zachorowanie mi gołębie, jo? No tyle lotuje i to na każdy lot się wkłada gołębie i tak, no może coś im gdzieś tam, wiadomo, słabszy lot, ale jakoś się utrzymuje, no nie? Te formy. Inną jeszcze forma to wzrasta, tak, pod koniec sezonów, nie? No to już tak. Coraz lepiej. A z jakich... 500, jak już przychodzą, fajnie jesteś. No super się łapie, to jest z pierwszych lotów wiele. No tak, bo to nie można powiedzieć... W tym roku na przykład, no to 6 pierwszych gołębi na pierwszym locie. No, nie? No to... nie można powiedzieć, ale że... Ale to też daje, żeby może wywózka była i... No tak, ale ja jeszcze zmierzam do tego, że ja mówię, że lubi pan loty C i M. Ja mówiłem po prostu o tym, że po prostu podobają się panu, ale nie chodzi o to też, że na tych krótszych sobie pan nie radzi, bo wyniki na tych krótszych są może i równie dobre. No to jest na przykład, to nie jest
bo w kategorii C19 przodownik 2017. Tak, no to rok później po Mistrzostwie Polski. No, w 18, 16 przodownik Polski w kategorii B. No, w roku. W 19, 36 przodownik w kategorii A. A, czyli można powiedzieć ABC. No, ale to w Polsce to nie, także... Tak jest. Wygrywał w oddziele, nie? I tam... Oczywiście. I teraz jeszcze takie pytanie odnośnie... W tym roku 60, chyba czwarty albo drugi generał. 62 przodownik, no i jeszcze w supermaratonie też no, jest pan sklasyfikowany. 92, ale tak. Nie dawałem na Brukselę. Dokładnie. No to jest 6 lotów. Tak, no bo tam był lot dublowany, Bruksela razem z maratonem jest... Z Zewen. A jeszcze chciałem zapytać, bo powiedział pan, że forma na koniec sezonu wzrasta, czyli z jakiej wtedy pozycji zazwyczaj gołębie te ostatnie loty lecą? One tak, ostatni nieraz lot, to ja tu nie powiem, że one mają wszystkie jednakowe pozycje. No właśnie. Trzy razy w sezonie są składane jajka. Nieraz pod koniec już tego sezonu, nieraz jest mały, młody, na kluciu, a niektóre jest już taki, nie? Spory. A najgorzej, jak już straci partnerkę albo coś, no to trzeba od nowa, trzeba... No właśnie, trzeba kombinować wtedy i szukać partnerów, no, łączyć. Różnie to było, że nieraz się załamał tydzień, bo partnerkę miał tam 4 lata, zginęła i... I już mu tak nie szło. Już tak widać po gołębiu, że już jest coś przełamane, nie? No właśnie. A tu jeszcze młodego miał, czy coś, no to on musiał sam karmić, no to trzeba było mu zabrać to. No właśnie, bo jeszcze podmęczony no, bardziej, nie? Tak, no bo to wtedy sam karmi, nie? A jak duży młody, no to ja bym był taki mały, no to tam jeden tydzień wytrzymał, ale to trzeba usunąć, no, bo to nie ma sensu. Niech on się już spożni z inną samicą i niech się już układa od nowa. Bardzo ciekawa jest tam metoda gniazdowa. Jest, to jest metoda naturalna. Naturalna, no dokładnie. To jest taka metoda, można powiedzieć, 100% naturalna, bo 100%. Tam daje się gołębiom jakąś wolność, nie wybiera im się pozycji. Wiadomo, no tak jak pan powiedział, jedne zniosą wcześniej jajka, drugie później. To już, trzecie to już mają głowy większe. To już nie ma tak, żeby jednakowo jajka zniesły. Tak. No ale wtedy... Już te wcześniejsze właśnie w tym roku połączyłem, nie? I tak robiłem ten oblot, no to one już były tak połączone, nie? Aha. Tylko jak się za tydzień puściło, bo chciałem to opóźnić. Ale dlaczego pan zniesienie chciał opóźnić? Zniesienie jajek. Tak, ale dlaczego? Żeby dużo nie było tych miotów, nie? Aha, wiem. Bo już na przykład czwarty młody by był, a loty by się jeszcze nie zaczęły, nie? I już zaraz już zacznąłem by jajka, wiem. Nie? To ja wolę im trochę opóźnić, żeby nie było tracenie piłu i... Tak jest, aha, w ten sposób. Nie zależy mi na młodych, nie? Tak. Ale zawsze mnie zastanawia najbardziej w tym wszystkim sposób karmienia. Właśnie tego karmienia, czy to jest jakoś wydzielana karma przy... No bo skoro jeden ma jajko, drugi ma młodego, no to ten co ma jajko, to on się naje, no i a ten co ma młodego, to on po prostu skarmi do młodego, no i mu brakuje, załóżmy, wtedy. No tak jest, ale to się idzie wtedy... karmię gołębie po oblocie. Godzina druga jest, nie? No. Ale to idę o godzinie 5. Jeszcze dodatkowo później. Zobaczę. I tam tym, bo nieraz to siedzi na jajkach i nie zejdzie, nie? A no później tak. Się zmiana jest, no to jeszcze im tam sypnę, niech se troszkę zjedzą, nie? Ale trzeba mieć takie wyczucie. No żeby też nie przekarmić. Trzeba mieć wyczucie. W piątek, no to już tam nie patrzę, daję do fula. Na wieczór. Idę o godzinie 5, no to dam im tam ile zjedzą, to im dosypuję. Czyli teraz tak, piątek to jest powiedzmy karmienie do oporu wieczorem. I tak. Teraz jak wygląda sobota? Sobota tak. Jak wygląda, pytam dlatego, że na przykład na piątek, krótkich lotach... Piątek po południu daję im tam normalnie ile nam zjedzą, ale niektóry tam, moje jeszcze młodego, siedzi na jajkach, nie? No to on się nie poje, nie? No tak. No to idę jeszcze o godzinie 5, sypnę, nawet jeszcze później zobaczę. Także
są najedzone. Muszą być najedzone. Sobota zależy od rodzaju lotu. Jak jest lot tam pierwsze 120 km, to ja w sobotę mogę w ogóle nie kamić. Coś tam ino tak, żeby się podziubały i napiły się. Aha. Bo w sobotę tam daje też elektrolit. Takie, no. Też elektrolit w sobotę daje, normalnie? Daje, do południa. Mhm. I właśnie pytanie, już jedno z ostatnich. Sobota. Czy tutaj jest jakieś pole do popisu, jeśli chodzi o próbę zmotywowania gołębi? Już w samą sobotę. Chodzi mi tutaj, nie wiem, na przykład, bo przy wdowieństwie jest więcej tych możliwości, mi się wydaje. A tutaj jednak, no co, karmą, one siedzą razem, samce z samicami. Tutaj nie ma takiej możliwości gdzieś, nie? Mhm. Jedynie miałem raz takie okazje, że tam samica gdzieś była sama, nie? No. I dwa samce gdzieś tam pod nią podtegowały, nie? I tam jeden samiec lepiej leciał, no to tego samca gdzieś zabrał, ten co lepiej leciał i on tam zobaczył chyba, że tam ten podbijo, nie? No i wtedy mi jakoś dobrze przyleciał ten. No ale to jest, nie ma takiej znowu możliwości, nie? No właśnie. No tak, no zauważyłem wtedy, no to mówię, a to zrobię tak, nie? A jakby załóżmy wpuszczać na przykład z innych gołębników jakiegoś gołębia na zazdrość czy coś? No, do celki. Też by można. No nie próbowałem tego. Raczej im pan tam stara się nie przeszkadzać. Nie przeszkadza mi tam za bardzo. Tylko z tą samicą w tym roku zrobiłem, no bo mówię, szkoda, bo ona tam miała ten i te loty się zbliżają, a on prawie, no prawie by jajku zniesła, nie? Mówię, no to już by nie szła na lot. No. I to wtedy odebrałem samca i tak. To nie była naturalna gniazdówka. Tak. To wyjątek taki. Wyjątek zrobiłem. Tak jest. Teraz przejdziemy sobie do zaprezentowania gołębi, które będą na aukcji. Trochę sobie porozmawiamy wtedy też o rodzicach czy dziadkach właśnie tych gołębi. Kilka słów będziemy mogli jeszcze tu uzupełnić odnośnie wyników w międzyczasie. Teraz przejdziemy do zaprezentowania gołębi na aukcję. Będą dostępne dwie aukcje. Pierwsza aukcja pojawi się wraz z materiałem. Kiedy oglądacie ten film, to już na pewno na stronie aukcja się pojawiła. Na pierwszej aukcji będą dostępne też dwa gołębie dorosłe. Doszliśmy tutaj do porozumienia, że te gołębie na aukcję wystawimy. Tak jest. No bo to są gołębie, które już miały przechodzić na emeryturę, ale no ale będą u nas na aukcji, także będzie możliwość kupić dwa bardzo dobre lotniki. Między innymi najlepszego lotnika tego sezonu, ale zaczniemy sobie od samicy. Samica lotowana też w tym roku, no w tym roku 8 konkursów miała. Dwa razy pierwszy konkurs, drugi i trzeci. Dwa razy pierwszy, drugi, trzeci konkurs w karierze to jest samica? Półsiostra Uraszewskiego Roberta w kategorii H w 18 roku 17. W Polsce? W Polsce. Może podamy jej numer najpierw. 16-38. Tak jest, 16-38. I to. I z czego ona się wywodzi, jeszcze może powiemy. To jest. Zaraz, 38. To jest 21. To jest. To jest po takim, co kupiłem od Raje Kampa, po, jest Bartoli i złączona jest z taką 44 samiczką Super. Super ten gołąb daje pochodzenie, bo ten gołąb był też, to jest pełny brat 17 lotniczki w kategorii H u Roberta Oraczewskiego. I ojciec to jest pierwszy brat, ja pokażę tutaj rodowód. I samica 2585, to tam u mnie latała Super, bo tam 13 konkursów, to jest półsiostra tego gołąbka. Tak jest. Także jeszcze zaprezentujemy skrzydło na koniec tej samicy. No i ostatnie lotko. Tu już coś
miała wloty. Tak, no już samica sześcioletnia trochę miała doświadczeń, kilometrów trochę przeleciała. Także teraz prezentujemy tego najlepszego lotnika oddziału z tego roku. O numerze, zaczniemy sobie od numeru. 5121. Tak jest, 5121, też 16 rok. To jest 16 rok, w tym roku 12 konkursów. Najlepszy lotnik oddziału. 12 konkursów, ja tylko dodam, że on też brał udział w tym locie 13, ponad 900 km. Tak, ale brakło mu około 20 minut. Na drugi dzień zabrakło mu 20 minut, także do konkursu. My się tam pomyliły. Dwa razy pierwsze miejsce. Raz trzecie, drugi najlepszy lotnik w kategorii C. W 19 roku. Możemy pokazać też te dyplomy za pierwsze miejsce i trzecie. Tu mamy pierwsze miejsce z lotu 570 km. Pierwsze miejsce z lotu 350. Trzecie z lotu 540. Brandenburg. Brandenburg, tak jest. Także można powiedzieć, też trochę kilometrów w życiu przeleciał. Tak jest. Tak jak rozmawialiśmy, też nie zgłosił go pan na wystawę w tym roku. No, był z roku drugim lotnikiem. Wyczynie. Wyczyn. Jeszcze pokażemy jego skrzydło. No tak. Ostatnie biurko właśnie. Gdzieś się chował. A teraz jeszcze zadam takie pytanie. Załóżmy, jak on 6 lat ma, większość życia spędził z jedną partnerką, czy...? Nie. Była taka samiczka od Roberta Oraczewskiego. To se tam pociągłem nawet młodego jakiegoś. Ale zginęła mi 2 lata temu. Aha. Także musiał zmieniać partnerka i tak mu to nie przeszkadzało. Z 18 roku też partnerkę. Ale generalnie one w parze też do siebie by pasowały. Te dwa, które zaprezentowaliśmy. Tak, bo to jest całkiem z innych. Tu jest od Hansa Hirna z 10 roku, samica. Ona też tam fajne pokolenia mi. To jest mama właśnie tego samca. Tak, tak. Ale tyle samicy już też nie ma. Także to jest właśnie ten pierwszy lotnik, a teraz przejdziemy sobie do gołębi młodych. To jest później gołąbek 47-41. Tak jest. To tak pociągłem, bo to jest po tej najlepszej samicy 12 konkursów w kategorii C. Najlepsza w okręgu, no i z długiego dystansu była w okręgu drugą samicą z tych długich. Ale to jest jej brat. To jest jej brat. Tak. To jest jej pełny. Pełny brat. Dokładnie. No ta samica z tym samym samcem, z tą samą samicą. Tu można zobaczyć. Rodowodzik, bo to jest od Gabrysia samica. A to jest brat. A to jest wnuczka. To brat kulawego. Czyli to są wnuki też tej dwójki, która była czwarta w Polsce w GM. U Piotra i Roberta Gabryś. To jest późny gołąbek, samczyk będzie się miał. Także to jest pełne rodzeństwo do tej samicy, która ma 28 koeficjent w C. Tak. To będzie samczyk 47-48. To jest po tej samicy, co 12 konkursów, ona ma 4 razy pierwsze miejsce. No i w kategorii C tam ma te 28 koeficjent w tym roku z 2 lat. To jest polotowy i sam jest był taki 2-2. To jest z derbów jeszcze, co były te derby, nie? 19 roku, tak jest. To jest po Hans Hirn.
No tu drogowód jeszcze uzupełni syn, a samiczka jest po kulawym. Aha, jeszcze zaznaczę, że po tym gołębiu z inną samicą i no teraz roczny, super mi siadł czołowe konkursy, bo 6, ale czołowych konkursów. Tak. Po tym samym ojcu? Po tym samym ojcu i no z inną samicą, ale on jest z 21 roku, a ten jest pięknie rozbudowany, będzie ładny gołąb, no, że to jest gołąbek później, bo po to był jakby loty, to on był taki... Na koniec lotu. Na koniec lotu się wykluł. Jeszcze go pokażemy. I tutaj mamy właśnie kartę wyników jego mamy z tych dwóch lat. Koeficjent, jak widać, w kategorii C2809. Także myślę, że jeden z czołowych lotników Polski. Pierwsza w okręgu. Pierwsza w okręgu. 12 na 12 konkursów. 12, 13 na 12. Tak, tak, 12 na 13. No i 4 razy pierwsza w ciągu tych dwóch lat, także... Tak, tak, gołąbek. To no, tam w rejonie była pierwsza pewnie. Tak jest. Z drugiego dystansu, no to tam jest godny polecenia. 47, 42. To jest samczyk. I to jest po samicy 25,85 i 17,09. 25,85 to super lotniczka. 13 konkursów, cała siostra, 17 gołębia w Polsce w kategorii H UOR czeskiego, pełna siostra. A samiec, on mi zerwał skrzydło i wstawiony do rozpłodu, 17,09, brat jego super leciał, tej 17,10, także jest fajny materiał do... Pokażemy skrzydło jeszcze jego. To jest 22-12. To będzie samczyk. To jest imbret kulawego. Samica. Czyli imbret najlepszego rozpłodowca hodowli. Tak, kulawy złączony z córką. A samiec jest, to jest DV Hans Hirn. Super nam pokolenie już tam daje mi ten gołąbek, bo jego brat z tego imbreda 22-39 już mi tam jako młody fajnie się pokazał, tylko że nie pociągłem dużo, bo była młoda samiczka właśnie zimbredowana, co była. To dwa młode tylko mi wyszły. A ten jest już późny, ale on już tu był ostatni pióro wpuszczał. Tak jest. To już taki był z tych późniejszych, nie dawałem go już na tyłu. Tu będzie samiczka. Po numerze? Po numerze 4707. Tak jest. I tu jest super pochodzenie też, bo samczyk jest włożony do rozpłodu. 16,10, piąty gołąb w Polsce i 25,85 samicą. Był włączony, bo ten jest w rozpłodzie. A tutaj jest po kulawym, to jest super, też samiczka daje pokolenie 16 roku. Tak, czyli to jest wnuk, wnuk kulawego i wnuk tego piątego lotnika. To będzie trochę imbret na 45, na kulawego, nie? Tak. Córka razy wnuk kulawego. I to będzie samiczka. A tu jeszcze mi młode już leciaje fajnie po nich. Bo miałem tam 3 młode i tu nawet na wystawie no w standardzie, ale miał 5 konkursów, gołąbek taki.
To jest pełny brand właśnie 4707. Tak jest, to jest pełny brand. Między innymi 7, 16, 25 na oddział jako młody teraz. 5 na 5 konkursów. Tak jest. Tu jest taki gołąbek. Późny też. Po najstarszym moim gołębiu, co był w lotowym gołębniku Seloto. I on jest z 2008 roku. Złączył się z samicą, która ma 7 konkursów roczną. I to będzie taki gratis, kto najdrożej wylicytuje gołąbka. Tak, do tego gołębia, który zostanie najdrożej sprzedany, to będzie gratisowy gołąb. To jest właśnie 47. Raczej 47-49. Ale to jest właśnie syn tego gołębia, o którym na samym początku filmu rozmawialiśmy. Tak. Najstarszy gołąb na gołębniku. Mogę go tu pokazać, tego, bo mam tutaj tego ojca. Okej. Okay. I to właśnie ojciec tego młodego, który będzie w gratisie. To jest ojciec, 18-59. Jeszcze fioletowa obrączka, dawno takich nie było. 08 rok. Zlatowym. Jeszcze rzeźki. No to właśnie, ja właśnie tutaj powiem, że to po nim, w zasadzie teraz chyba najlepszy nasz gołąb rozpłodowy, to jest jego syn. No i tu będzie gratis gołąbek. No, któregoś gołąbka, który wylicytuje najdalej. Także zaprezentowaliśmy tylko kilka tych gołębi, które będą dostępne na aukcji. Gdyby Pan kilka słów mógł powiedzieć na temat tych pozostałych, z czego te gołębie będą się wywodzić i tak dalej. No tu jest po synu kulawego, córka kulawego, także tutaj fajne gołąbki z tej linii. Nie? I dołączone są tam gołąbki od Gabrysia, też tutaj na długi dystans, złączona z samicą po kulawym, po samcu kulawego i samica to jest po 002 od Kleine Dirka od Kaufmana. Tak. Złączyłem się do rozpłodu i połączyłem z tą samiczką, to też będzie na aukcji taki tu na długi dystans i też będzie jeden gołąbek tam po baranowskich. Jest ojciec, a samiczka jest też tam syn kulawego razy 61, ta samica po 002. Tak jest. No tak, generalnie będą to tak, gołębie. Te gołębie takie. No i Sansa Hirna, tu jest też gołąbki, są. Rodowody będą do wglądu, tak zdjęcia jest. Gołębi będą naturalne. Także. Także zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z... Także myślę, że tutaj gąbki są takie wybrane super, żeby każdy był zadowolony. Oczywiście. Także... Bo ja bym takie gąbki kiedyś miał wcześniej, no to naprawdę bym był zadowolony. Nie się kupiło, co był naprawdę siajs. No tak. Tak to jest, że trochę w życiu trzeba przerzucić, żeby się w końcu przerzucić. Coś sprawdziło. I tak tutaj po tym kulawym, no to dużo jest tak w rozpłodzie mą gołębi. W zasadzie się, no. Większość tych gołębi gdzieś tam z tyłu, tak, albo no, bliżej, już, albo dalej. Już wtedy tak łączę. Jak już mam taki imbred, no to już trzeba, bo tu od Hansa Hirna też mam samca super z Geringsów, co już tam samica bardzo dobrze na długie dystansy. Jedne zewen musiała odpuścić, bo jajko. A tak to Zewen zrobiła i ten 900 zrobiła. Także, a jej siostra, no to miała tam trzeci, czwarty konkurs i chyba szósty, no bardzo dobrze. Tak jest. I jeszcze taką córkę, co zgubiłem, co mówiłem o niej jako młódka, bardzo dobrze leciała, roczna, pierwszy konkurs, zrobiła szybki bardzo gołąb i no, zginęła na locie takim szybkim bardzo locie, co przeszła gdzieś dalej. Światem. No. Także teraz dziękujemy za dzisiejszy materiał, za to, że trochę mogliśmy sobie porozmawiać o tej metodzie gniazdowej. Ja gratuluję Panu
w zasadzie całej hodowli, całych tych powiedzmy 14-15 nawet już lat hodowli, bo to jest naprawdę 9 razy supermistrzostwo oddziału. Tyle, ile pierwszych konkursów, drugich, trzecich, mistrzostw oddziału w okręgu i ten najważniejszy tytuł dla hodowcy, mistrz Polski. Można powiedzieć, że założenia sobie pan spełnił. Ja panu życzę tylko i wyłącznie teraz, oczywiście mistrza Polski też, ale przede wszystkim olimpijczyka. No, dziękuję bardzo. I dziękujemy za materiał jeszcze raz. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Życzymy wszystkim dobry lot. O, dziękuję. I do widzenia wszystkim. Wszystkiego dobrego. I życzę wszystkim hodowcom zdrowych i wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku i dobrego lotu.